Był taki artysta, którego nie będę teraz wymieniał, ale zaczęło się od tego, że przede wszystkim od koloru samochodu, która limuzyna musiała mieć biały kolor, do tego kierowca musiał też być ubrany na biało. Zakaz rozmowy kierowcy z artystą podczas jazdy samochodem. Dodatkowo w pokoju musiały być poustawiane owoce z różnych części świata, których też nie będę tutaj wymieniał. Nie wspomnę już o napojach, energetykach i różnych innych rzeczach, które musiały być przygotowane. Najlepsze w tym wszystkim było to, że nawiązując do tych wszystkich życzeń, konsumpcja, napoje, jedzenie, owoce, po prostu nic nie było ruszone. No nie. Na drugi dzień wyjechał i tak jak było podane, tak to zostało. Nie wszyscy wiedzą, że jak bardzo skomplikowaną sprawą jest po prostu ułożenie całej logistyki odbioru artystów z lotniska i dowiezienia ich do hotelu, potem z hotelu na obiekt, na spodek, aby zagrali swojego seta. Więc mieliśmy taką sytuację, gdzie wylądował samolot na lotnisku w Krakowie i dzwoni do mnie kierowca, który mówi, że niestety nie wylądował, samolot wylądował, a niestety artysty nie ma. W tym samym czasie dzwoni ten artysta, który tam gdzieś jest na tym lotnisku i mówi mu niestety, no czeka przed budynkiem i nie ma kierowcy, żeby go odebrać. Wziąłem drugi telefon i prowadziłem rozmowę na dwa telefony równolegle z artystą i z kierowcą, prawda? I w pewnym momencie do artysty mówię, co widzisz przed wejściem, no nie? Mówi, że widzi samochody i duży plac. Ja mówię, nie, musisz widzieć, taki duży budynek musi stać, prawda? Bo było to lotnisko w Krakowie, więc wychodząc z lotniska mamy taki pięciopiętrowy parking samochodowy. On mówi, nie, tam są plac, no nie? Ja mówię, chwileczkę, a gdzie ty jesteś na lotnisku? On mówi, no we Frankfurcie, no nie? Ja mówię, nie, ty grasz dzisiaj w Katowicach w Polsce i masz wylądować w Krakowie, a nie we Frankfurcie. No na szczęście udało nam się samolot następny, zapasowy, załatwić, żeby doleciał i wystarczał. Są imprezy i jest Mayday. 4Fun TV prezentuje Mayday Full Senses. To już 15 lat Mayday w Polsce. 15 tysięcy uczestników, 3 sceny, 29 artystów. Matka wszystkich imprez. Welcome to Mayday. Zagrają ATB, Ferry Corsten, Robin Schulz, Claudia Gavlas, Mauro Picotto, Kai Tresit, Dune oraz wielu innych. Bilety dostępne na mayday.pl. Sobota 8 listopada, katowicki spodek. Pamiętaj. Music stops never. Mayday forever.